był zwykły dzień. Laleczki LOL Surprise wstały jak zawsze, poszły na śniadanie, no i zastanawiały się, co by tutaj dzisiaj robić. Nic nie wskazywało na to, że dzisiaj właśnie w domku laleczek LOL Surprise wydarzy się bardzo dziwna historia. Ale się najadłam! Śniadanie było pyszne! Uwielbiam od rana jeść owsiankę i kanapki. O fuj! A ja nie cierpię owsianki. Ble. Dziewczyny, zostawcie mi trochę owsianki. Już do was idę, jestem w toalecie. O rany, co one tak krzyczą? Aż mnie głowa rozbolała. Ej, dziewczyny, cześć. Dawno już wstałyście? Nie widziałyście może kuriera? Był już może u nas w domku? Jaki znowu kurier? Jest dopiero 8 rano. Co ty znowu zamówiłaś? A, no to dobrze, czyli zdążyłam. Jak go nie było, no to sama na niego poczekam. No chyba, że go nie zauważyłyście. Idę spytać jeszcze dziewczyn. Oj, już boję się pomyśleć, co ona znowu wymyśliła. Ciu, malutka, a może ty widziałaś kuriera? A, no tak, przecież kot mi nie odpowie. O, nie możesz mi pomóc. O to za zamieszanie. Czemu ona znowu dręczy o coś kota? O co tutaj chodzi? No jak, nie słyszysz? Znowu coś zamówiła i czeka na kuriera. No hej, co tam? Biegasz od rana po całym domu. Wiesz co? Widziałaś kuriera pewnie, tak? I chcesz mi o tym powiedzieć. O, gdzie zostawił paczkę dla mnie? O nie, przestań tak krzyczeć. Nie było żadnego kuriera od rana. A powiesz nam, co ty tym razem zamówiłaś? Co to takiego? Czy to znowu jakaś niespodzianka? Nie powiem. Nie, chcę, żeby to była jednak niespodzianka. Poza tym, no zobaczycie, zobaczycie. Przyjdzie kurier, to od razu mnie zawołajcie. Ona coś kombinuje. Mówię wam, to będzie coś dziwnego. Mam nadzieję, że nie żadnego zwierzaka. W domu już mamy kota, królika i chomika. Chyba tylko do kolekcji nam brakuje tutaj węża. Weź w ogóle tak nie mów. O jakim ty wężu myślisz? O, dziewczyny, już jestem. Zostawiłyście dla mnie owsiankę? Co mnie ominęło? Jakieś krzyki tutaj słyszę. Co takiego się dzieje? O, to co zawsze. Czekamy na kuriera. I jest mała awantura w domu, że jeszcze nie przyjechał. Gdzie on jest? Gdzie on jest? O rany! Słyszałyście? Dziewczyny, kurier podjechał! Jest moja paczka! No to teraz się okaże, co to takiego? A dziewczyny normalnie oszaleją, nie spodziewają się tego, co tutaj dostaniemy. Wszystkie laleczki LOL Surprise zebrały się na dole, no i czekają na tę wielką niespodziankę, na tę paczkę, która zaraz ma się tutaj pojawić. Aż tu nagle, przed ich oczami, pojawiła się ta wielka niespodzianka. Wow, zobaczcie kochani, to jest nowa laleczka LOL Surprise, tylko że schowana w kapsule. O rany, czy my możemy ją otworzyć? Nie, niestety, drzwiczki są zablokowane. Rany, ona zamówiła nową laleczkę LOL Surprise. Dziewczyny, widzicie to? Ale jest piękna. No wychodź, wychodź do nas. Jak ma wyjść, skoro kapsuła jest zablokowana? Och, potrzebujemy teraz specjalnych kodów, aby nasza nowa przyjaciółka do nas dołączyła. Dziewczyny, mam wszystko. Mam kody, mam szkiełko, no i możemy teraz wyciągnąć naszą nową przyjaciółkę. Fajny miałam pomysł, prawda? Nie spodziewałyście się czegoś takiego? To prawda, laleczki były w szoku, ale bardzo już chciały otworzyć tę kapsułę, no i poznać nową przyjaciółkę. Odczytamy teraz obrazki, które pozwolą nam otworzyć tę kapsułę, no i zapoznamy się z naszą nową laleczką. Na początek może ogień i lód. O, niestety nie. Cukierek i cytryna? No, też nie otwierają naszej kapsuły. Koniczynka? Też nie. To może to? O nie, słuchajcie, to wcale nie będzie takie łatwe. A teraz? Udało się! Mamy to! Ale piękna, zobaczcie! Ta laleczka to jest chyba cheerleaderka! Ojej, spędziłam mnóstwo czasu w podróży,
Ten kurier wcale, ale to wcale się nie śpieszył. Nie zależało mu chyba na czasie. Cześć, witaj w domu LOL Surprise. Od dzisiaj jesteś nową mieszkanką tego domu. Mam nadzieję, że podróż za bardzo cię nie zmęczyła. O, było okej. A gdzie moje bagaże? One zostały jeszcze w tej kapsule. Ale w środku już tutaj niczego nie ma. Więc na pewno te rzeczy są pochowane tutaj w tych pojemnikach. Może zacznijmy najpierw od dołu. O, niestety jest zamknięte. Musimy po kolei sprawdzać wszystkie kody. O, słuchajcie, udało się. To był cukierek i cytrynka. Och, jaka piękna kokarda dla naszej dziewczyny. Od razu wyląduje na jej głowie. No, wygląda teraz ekstra. No to sprawdźmy teraz tutaj. Wystarczy, że będziemy przesuwać po jednym obrazku. I zobaczcie, pomponinki! Teraz to będzie prawdziwa cheerleaderka. Ale ekstra, zobaczcie. No to jest naprawdę coś super, jeśli chodzi o laleczki LOL Surprise. I jeszcze, słuchajcie, to otworzyłam. No to jeszcze z tej strony. Co my tutaj możemy mieć? Udało się? Ach, no tak, buteleczka. Przecież laleczki LOL Surprise nie rozstają się ze swoimi buteleczkami. Całe szczęście wszystko jest w całości. Nic się nie zniszczyło podczas podróży. No dobra, to teraz już mogę z Wami zamieszkać. Ale ona ładnie wygląda. Wow, ale ma ekstra kokardę. Chyba jest najładniejszą z laleczek. A, masz rację, jest bardzo wyjątkowa. Żeby tylko była miła i sympatyczna. I żeby tylko jej się spodobało u nas w domku. Dziewczyny, no co wy? No chodźmy się z nią przywitać. Przecież nie możemy tak stać i się tylko patrzeć na nią. A ja tam idę od razu. Cześć, witaj u nas w domku. Bardzo fajnie, że do nas dołączyłaś. Och, podróż musiała być straszna. Tak więc zapraszam cię od razu do pokoju. Zresztą musisz obejrzeć cały dom. Salon, kuchnię, łazienkę, no i naszą sypialnię. Wow, to wy macie aż tyle pomieszczeń? No to ten domek musi być naprawdę ogromny. Tak, jest bardzo duży, ale dla każdego znajdzie się miejsce. No i oczywiście łóżko do spania. O, cześć! Ty jesteś na pewno Alicją z Krainy Czarów. Wyglądasz przepięknie. Wow, to ty mnie znasz? Naprawdę? No to mi bardzo miło. A ty jesteś cheerleaderką, prawda? Pewnie chodzisz na mecze, tańczysz i wymachujesz tymi swoimi pomponikami. O, widzę, że ty też mnie troszeczkę już znasz. Bardzo ładnie jest tutaj u was, dziewczyny. I przytulny salon. Pewnie sobie tutaj siedzicie i odpoczywacie. A kogo jest ten kotek? Która z was go najbardziej lubi? Hej, kiciu, kiciu! Każda z nas się nim zajmuje. Mamy jeszcze królika, królika giganta, no i chomika. Halo, halo, piękna cheerleaderko, chodź tutaj na górę. Musisz zobaczyć naszą sypialnię. Na pewno znajdzie się dla ciebie jakieś łóżko. Wybierasz różowe czy niebieskie? Jaki kolor wolisz? Och, jak ładnie. I co, wy tutaj wszystkie śpicie? Mieścicie się tylko w jednym pokoju? Ja, jeśli bym mogła, to wybieram łóżko różowe. Uwielbiam ten kolor. Och, czuję, że tutaj, gdy zasnę, to będę miała piękne sny. Różowe łóżko? No to nie ma sprawy. Poczekaj chwileczkę, zaraz tutaj specjalnie dla ciebie wszystko pięknie wyszykuję. Ach, zobaczysz, jak będziesz miała tutaj pięknie. Czas na małe przymeblowanko. Może to różowe łóżko postawimy tak, nieco dalej to niebieskie, koniecznie przy łóżku. O, może je tak lepiej obróćmy. Musi stanąć stoliczek nocny. Na stoliczku będzie buteleczka, pomponik naszej cheerleaderki, no i na łóżku położymy jeszcze jeden pomponik. O, skończone, skończone. Zobacz, to jest twoja nowiutka sypialnia. Jej, dziewczyny, chyba zaraz się rozpłaczę.
jak tutaj jest pięknie. Och, nigdy nie marzyłam o tym i nie miałam pojęcia, że trafię do takiego pięknego domu, w którym jest tyle laleczek LOL Surprise i które tak bardzo się kochają. To już koniec krótkiej historii prosto z domu laleczek LOL Surprise. Chcecie więcej, abym nagrywała z tym domkiem? No to zostawcie kciuki do góry. Napiszcie na dole w komentarzu, czy macie jakieś fajne pomysły co do bajek, jakie mogą się tutaj rozgrywać. A na pewno wykorzystam Wasze pomysły. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa, kochani!